pierwsza część to są gąsienice z podwoziem. Z 10 czerwonych i 2 niebieskich klocków robię wizjer. Potem z 2 zielonych i 3 czerwonych robię pierwsze ramię. Potem znowu z 3 czerwonych i 2 zielonych robię drugie ramię z podstawką na badanie próbek. Teraz złączę całego robota. Drugie ramię. Teraz, żeby nie przeważało, to jest taki koszyczek z próbkami. O, tutaj trzeba go położyć, żeby była mniej więcej równowaga.